Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Rawik, Slay the Spire i The Silent. The Silent, miasto trzecie bym chciał powiedzieć, w zasadzie nie miasto trzecie, a mapa trzecia. Co my tu wzięliśmy? Jeszcze raz, przypomnijmy sobie. I weźmy sobie czarną gwiazdę, bo dlaczego by nie? Elitarni przeciwnicy gubią dodatkowy artefakt. I bardzo nas to, prawda, cieszy. Mamy jak trzeci pogranicze, znowu mamy wstrętnego ślimaka. Zobaczmy, czy dzisiaj wzięliśmy ze sobą sól. Ho, 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 nie wiem jak sól, ale na pewno gofry od Lee. Ho, ho, dobrze, już. No, dobra, już. No co ty, tato? Dobra, teoretycznie możemy iść lewą stroną i tu będą dwie elity. Ale możemy też iść środkiem albo prawą stroną i tu nawet mamy szansę na trzy elity? Nie, też na dwie. Też na dwie, okej, więc jest tutaj. Tu mamy jakiś znaczek zapytania, sklep. Tu mamy artefakcier, ale tutaj też. Po lewej mamy szansę na sklep, a po prawej... A po prawej nie mamy. Z tego co widzę, chyba że źle coś popatrzyłem. Dobra, to idźmy sobie lewą stroną i sobie zahaczymy o sklepik. Dzień dobry, witam! Witam kulminatora! O, co my tu mamy? Muszę sobie przypomnieć jakie artefakty i inne takie pierdoły. Dobra, łuski, owad. To jest okej. Okay. Aha, o, to jest fajne, że tura bez bloku to 6 punktów bloku z jednym punktem zręczności. Jeden punkt siły. Okej, okay, dobra, mniej więcej wiem, czyli tak. To mogę sobie rzucić, bo to mam za zero. Wait, a co ty robisz? Co jest... Aha, z końcem tury trzy... A, to ty sobie siłę stakujesz, ty dziadu. Okej, czyli najpierw go zatruć. Następna karta umiejętności zagrana dwukrotnie. To jest bardzo ciekawe. A to dwie karty umiejętności. To mogę olać. 6 punktów bloku, trochę mało. Czyli w sumie tak, zagram na pewno te dwie. 3. To mogę rzucić tak, mogę rzucić rzutki tutaj. No niestety dostanę po ryjku. Zrobimy tak, teraz zagramy tak i zagramy tak. Czy to zadziałało, czy nie? Wait, nie zadziałało. Umiejętności, fuck you. O, fuck you, nie doczytałem. Dobra, zostawmy te dwie, dlaczego by nie. Ajajajajaj, no nic, dobra, zadyszkę oberwiemy, ale nie ma tragedii. Mam nadzieję taką przynajmniej. Dobrze, spróbujmy coś z tym zrobić. Na pewno mu zarzucimy jakąś truteczkę. 100 pro. Truteczki, on dostanie 14 punktów. 14 punktów i jakiś tutaj mindfuck nam kolega chce zarzucić. 3 punkty obrażeń 5 razy, czyli 15 damage'u dostanie na ryjek. Ale ja bym chciał, słuchajcie, tutaj to chyba kurde się całkiem tak obronić. To jest też ciekawe. Dobierz jedną kartę, odrzuć jedną kartę. Możemy tak zrobić i wywalić. To jest fajne, kurde, to jest fajne, bo to bije za 8. To bije za 8. No na pewno chcemy rzucić to w ogóle, no way, że inaczej. Dobra, i nie, i w sumie weźmy sobie obronę, weźmy sobie te... no, może weźmy akrobatykę. Weźmy sobie te tutaj punkty bloku, jest całkiem okej. Okay. Zawsze tylko dwa oberwiemy. Otrzymasz 5 lub... Aha, redukujesz się do jednego. Ej, to jest faza, to jest spoczko. Zadaj dwukrotnie 4 punkty obrażeń wszystkim przeciwnikom. To mi tutaj nic nie daje. Nie mamy... Zróbmy tak koniecznie. Nie mamy żadnej trutki, więc ja bym chciał zrobić to. Odrzucimy of course to. Żeby tu nie oberwać. Uuu, to jest fajne. Nałóż 9 punktów trucizny. Dobrze, teraz zagramy tak. Zrobimy tak, no i kolega pada. No i kolega pada, no i to sobie mogę zrobić tak. I zostawić cokolwiek. Bo z kolegą się żegnamy, czy dobrze policzyłem? Oby. Dobrze policzyłem, dziękuję. G, moda fucking G, 18 sztuk złota. Uuu. Potraja punkty trucizny u przeciwnika. Katalizator, ej, to jest bajranckie. Ale nie wiem, czy truja... Bo to ma wykluczenie, o, to jest szkoda, a to stakuje jednak. Ale potraja, ja pitole, jakie to jest dobre. Spróbujmy. Wykluczenie, więc to tak trochę boli, ale z drugiej strony, jakie to jest kuźwa dobre. Kuźwa, nie pamiętam co oni robią. Pamiętam, że tego chcieliśmy chyba dosyć szybko. Zwiększa obrażenia o 1 przy otrzymywaniu obrażeń, za 3 punkty obrażeń. A, i to najpierw trzeba. Za 3 tury wybucha, ok, czyli najpierw trzeba zaciukać tego. 99 punktów wrażliwości. Tak szczerze, to możemy. Nie to, to sobie zagrać na tego. Chociaż nie wiem jeszcze. W sumie to jeszcze nie wiem. Ile mamy?
4, no to jest ładnie. 4 razy 4 to jest 16, tak jakby ktoś nie wiedział. Ja mógłbym nie wiedzieć na przykład. 16, trucizna, no to może paść chyba nawet. Cyk. Cyk. No prawie padnie. Niewiele brakuje do tego, żeby padł. No to trochę zrypałem, tak szczerze. Tak zupełnie szczerze, zróbmy tak. No dobrze. Zwiększa obrażenia, ale to przecież rzuci negatywny efekt. Ja myślę, że na tego chyba trzeba. Myślę, że na tego, aczkolwiek nie jestem pewny. Co ty robisz? Ciernie, no właśnie, to sobie ciernie stakuje. Cwaniaczek jeden. Cwaniaczek ciernie sobie stakuje, no dobrze. A i bije, no dobra, to ja myślę, że... I że trzeba by było gościa tutaj... Zróbmy tak i odrzucimy jedną. Tą na przykład. Tę. Kartę, to możemy sobie rzucić, bo dlaczego by nie, jest spoko. Myślę, że na nim możemy stakować sobie truciznę jak najbardziej. 12 punktów obrażeń możemy mu zadać. Dobrać jedną, odrzucić jedną. To mogę wywalić. Mogę zagrać tę, odrzucić tę, zagrać tak i zachować tutaj tę karcioszkę. Trochę mi się oberwie, trochę może już za to rozegrałem, ale... Ale luzik, dobra, on ma trutkę, więc jeszcze raz go tam pierdyknąć czymś. O, jest zatruty, to powinien pa... Ale kurde, to jest za dobre trochę. Jest troszkę za dobre. Dwukrotnie 4 punkty obrażeń wszystkim. Pytanie, czy dwukrotnie ja wtedy dostanę, tego bym nie chciał. Także chyba tego bym tym razem nie zagrał. Bym zagrał 6 punktów bloku, 6 punktów obrażeń, gościu nie żyje. Okej, okay. 2 punkty zręczności mogłem użyć wcześniej, trudno się mówi, dodajmy 2 noże, zaatakujmy tak, elo, te dwie karcioszki zostawiamy, dobra, jest git. Jest rozkminione mniej więcej. Kurde, fajna giera, a jaki fajny w ogóle tam jest ten tło i ten tutaj latający myczek. Dobrze, nieważne, Boże, ile oszołomienia, no cię chyba pojednało, stary. No nie, no, zostawię tobie tę jedną kartę, a reszta niech się fajczy. Tyle fajnie, że ten gościu strasznie długo nie atakuje. To chyba ostatecznie, no właśnie, ostatecznie ten atak jakiś tam, ten atak jakiś tam jednak mu siada. Ale tak czy inaczej, on strasznie długo tak sobie zostaje bez żadnego ataku. 8 punktów obrażeń każdego ataku, a nie. To jest ciekawe, ale ja wolę to. No jednak ta trucizna mnie do tego stopnia przekonuje i zachęca, że nie, no. Co to robiło? Wait. Z tym się biłem kiedyś. On dużo damage zadaje, ale on pada po 5 turach, nie? Tak, zginie za 5 tur. Czyli w zasadzie trzeba tylko przeżyć. Tylko i aż. Ale kiedykolwiek otrzyma obrażenia, traci tyle samo punktów siły. To jest ciekawe. Następna karta umiejętności w tej turze zostanie zagrana dwukrotnie. To jest fajne. To jest fajne bardzo. Każda karta umiejętności. Okej. Czyli tak, założylibyśmy mu truciznę. Zarzucilibyśmy mu tak. Potem impuls i tak. Na przykład, no można i wtedy to zostanie w ogóle bez czegokolwiek. Impuls i teraz zarzucimy tak. Elo. Piękna sprawa. Do widzenia. No i git. No i git, piękna rzecz, proszę bardzo. Tutaj kolega obrywa. Kolega obrywa, bardzo mnie to cieszy. Eksplozja zwłok, myślę, że jest bardzo okej. Okay. Nawet terror jest okej. Okay. Dobierzmy karcioszki. Co wywalimy? Katalizator jest fajny. Ma, tylko trzeba pamiętać, że tutaj jeden punkcik on kosztuje. No i kurde, felek po ptokach. No dobrze, ale potrójmy sobie tutaj ten. 72, ja cię kręcę, jakie to jest mocne. Gościu za tyle powinien oberwać, no właśnie, o rzesz, ale trucizna piękna. Coś pięknego, panie kolego. Jakie to jest piękne. Po cholerę mi to, no nic, założymy od razu, tak oczywiście. Cyk, cyk. No i po robocie, gościu nie zada znowu żadnego damage'u. Luzy. I cyk! Ależ ta trutka siada. Ja cię kręcę za 79. Szok!
Szog i niedowierzanie. Jeszcze dwie tury. To jest okej. Fajny jest ten przeciwnik, w sensie, bo można go albo przetrzymać na... Albo go można przetrzymać właśnie na blok, albo... albo po prostu na solidny damage, nie? Także... Fajnie, 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 fajne są te opcje tutaj walki z nim. Więc jest okej, dobra, rzutki możemy sobie machnąć. Umiejętności, tam pan lichu, tam umiejętności. Cyk. Wygrajmy tak, bo dlaczego by nie, to niby zostawimy, ale nie wiem po co. Jeb, za 78. I cyk, i gościu już ginie, czy w następnej? Nie, w następnej ginie, okej. A nie, już ginie. No i dobra, i spoko, 14 sztuk złota, jakaś karcioszka, czy byśmy chcieli? Chyba nie, tym razem chyba nie, bo to są nieulepszone i... O! Paszczur! Siema. Boże, on wygląda... Ja pitolon, wygląda jak ja, jak śpię. Nieważne, nie mówiłem tak. Dobra, zgramy tak, myślę. Dobrze myślę? Chyba dobrze myślę. Zgramy sobie tak. Zarzuciliśmy my mu trutkę. To jest ciekawe, kurwa. Mogłem to zagrać. Ale też mogę go zaatakować dosyć mocno. Ale nie, zagramy sobie rzeczywiście tak i zagramy sobie po prostu tak. Jednak... jednak ta zręczność... To zręczność była? Tak. Tak, okej. Jednak może się przydać. Niekoniecznie, ale może. Dobrze, zagramy w ten sposób. W ten sposób. Dodamy dwa noże. Nie biorę totalnie żadnego bloku, bo dostaję właśnie blok z tego i to tyle idolo, ile mi potrzeba. Także na razie się nie przejmuję. Zobaczymy, co będzie dalej. Oczywiście tak, bijemy trutkę. Katalizator, bo dlaczego by nie? Bijemy tak i robimy tak, dlaczego nie? Elo. Wow, Boże, jaki to jest ten katalizator. Nie, ten katalizator jednak jest świetny. Bo to wystarczy dosłownie kilka razy, niewiele zarzucić. Zrobimy tak, zrobimy tak. No to w ogóle nie walnie, to okej. No, jelo, wystarczy zarzucić całkiem niewiele trutki, ze dwa razy tą trutkę zarzucić katalizator i on już się opłaca, także szok. Szok i niedowierzanie, tak szczerze to mógłbym to skończyć bez rozgrywania czegokolwiek. No za 73 do obrywa, no. Bajera, wow. Karta do ręki, na początku sobie nie chcę, chyba nic nie chcę, tak szczerze. Szczerze mam na tyle dobre karty, że ja nie wiem, czy ja coś z tego chcę. Tutaj raczej z tych rzeczy chyba nie. A, to jest ciekawe. Ale to tylko dwa punkty trucizny. Chyba nie, a co tu mamy? Za każdym razem, gdy odwiedzisz obozowisko, kolejną walkę zaczynasz z kolejnymi. Każdą walkę z elitarnym przeciwnikiem rozpocznij. O, to jest fajne. Ej, to jest zarąbiste. Ja to biorę. Biorę w ciemno i nie mam hajsów. Idziemy dalej. Ej, ale to jest fajne. To jest kurde felek fajne. Mam 66. Myślę, że możemy wykuć coś. I myślę, że możemy wykuć coś tutaj z trucizny. O ile coś jeszcze mamy. Nie mamy! Bajera! To fajnie. Ej, to bardzo fajnie. Tak szczerze, może zrobić to, to dawałoby mi to ewentualny blok lepszy. 3 punkty zręczności. Chyba tak zróbmy. Bo nie wiem, jak tam z tym ślimakiem, czy z innymi elitami. Dzień dobry. Z tobą też już walczyłem. Z tobą też już walczyłem i chyba trzeba było olewać te sztylety na ciebie, dobrze ja myślę? Nie wiem. Nie jestem pewny. Kurde, felek. Tak, mogę zarzucić tobie trutkę. Znaczy, mogę zarzucić bardzo dużo fajnej trutki w ogóle i zarzucić katalizator yellow. Bo to by było 10, 4 punkty trucizny, 9... trucizny, to jest 13 trucizny, 13 razy 3, 39. No to trochę za mało. Pytanie, czy ja chcę rozwalać te oziutki, czy nie? Mogę zarzucić tak. No, jakby mógłbym tutaj dosyć ich tutaj spróbować rozwalić, ale... Następna karta, 5 punktów obrażeń 5 razy, kuźwa, jakie to jest dobre. Za 25.
Z drugiej strony, jak wezmę, przyjmę obrażenia za 20, to trochę słabo. Ale nie mam bloku tak czy inaczej. Nie, no w ogóle się nie zastanawiam. Znaczy bloku. Ale ja chyba zakładam, nie, ja to chyba przyjmę na face. Ja po prostu zakładam tutaj, przyjmę na face. Zakładam tutaj trutkę. I mogę chyba od razu zarzucić to i wykluczenie tam paliko. Mocno mi się oberwie, ale... Wow, i to kolejne przyzywa. Orzesz ty, dziadygo jedna. Dobra, i teraz powinienem jakoś tak to rozegrać, żeby to było ok. Czyli jednak trzeba było ich bić może. Ale nie, bo to będzie ok. Tu zrobimy tak, tu zrobimy tak. No jest prawie ok. Kuźwa. Kuźwa. Dobierzmy trzy karty. Żadną z tych, ale to jest 8, dobra. To mnie, do, to mnie, o, dobra, to mnie ratuje, to jest okej, dobra. Już tak trochę muszę przyznać, że mi, no, że już tak się troszkę tutaj, troszkę popuściłem. Ale jest okej, gdy stracisz punkt życia po raz pierwszy w walce, dobierz trzy karty. Nice, misja dźwiękowa. Gdy pominiesz dodanie karty, zwiększ maksymalną liczbę. Fajne, duszek w słoiku, nieuchwytności. Nie wiem, czym jest nieuchwytność, ale okej. Wow, faza. Cios kolanem. Zada 11 punktów obrażeń. Okej. Okay. To ja bym chyba nie chciał nic z tych, ale chciałbym plus 2. No i to rozkurde, to będzie bykoksy, nie? Myślę, że wykujemy coś. Jeszcze nie wiem co, ale coś wykujemy. Może wykujemy to, żeby więcej blo... Albo to może. Co to da? 4 punkty obrażeń, 2 punkty słabości. Anulujmy to na razie. 15 bloku. To jest takie trochę słabe, to może dać... Z wzmocnienie. Chyba, że blok na jakiś sensowniejszy po prostu, bo ten blok jest dosyć... Weźmy blok po prostu może. Trochę się dygam, bo nie mam za dużo obrony, nie? Chodzi o blok, także troszkę się tak zastanawiam. Skamieniała muszla zapobiega pierwszej utracie PZ podczas walki. To nice. Pierwszej zapobiega, jak drugi raz oberwę, to wtedy dobieram trzy karciochy. No, no, no. Ciekawie, ciekawie. Dobra, ten nie chce walnąć za 10, ale ja ci nie pozwolę, ziomek. Ja ci, ziomek, nie pozwolę. 9 punktów trucizny koniecznie trzeba na niego to zarzucić. Czyli zrobimy tak. Bo bardzo ładny damage rozwali po kolegach wszystkich. I od razu to zrobi, bardzo mnie to cieszy. I uwaga, badumc! Piękna sprawa, coś pięknego. Coś pięknego, za 30 wszyscy oberwali, cieszy mnie to niezmiernie. Że teraz trzeba tego szybko rozpindolić, bo ma niewiele to mnie zaboli trochę, no. Zróbmy tak. O. Nie wiem, czy ja bym po prostu bloku nie wziął, bo tak, każde bicie w tego 9, ja walnę 5 razy. Czyli dostanę 5 razy, będzie dostanę za 25. No, no nie mogę, no nie mogę. Nie mogę tego zrobić, biorę tak po prostu. Biorę blok. Muszę ich trutką rozwalić. Tak myślę, bo za dużo tych cierni dostają skurkowańcy. Katalizator, no fajnie, miło i w ogóle, ale, ale to nie to. To nie to, weźmy akrobatykę. I coś muszę wywalić, wywalmy to. Wspaniale, mamy truciznę. Możemy zadać też obrażenia aż 20. Kuźwik, czyli tego mogę rozwalić. Katalizator w tym wypadku mi się nie przyda raczej. Cykniemy tak. Wow, ale oberwałem jak. Bo to było zadej. Fuck you. Okej, okay, rzuć sztyletem. 9 punktów bloku. Zręczność, to jest okej. Okay. Aha, to tyle. No dobra, spoko, bo oni mnie nie biją. Dobra, 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 luz. Ten pada, cieszy mnie to bardzo. Ten się wzmacnia, to już mnie mniej cieszy. Ale dobrze, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Cicha, spokojna. Nie wiem, czy ja chcę bić go. Chyba nie. Wróć. Wróć. Czy ja bym chciał coś zostawić? Nie, w sumie to nie chcę nic zostawić. Niech wszystko spada. Potrzebuję trucizny. Ja go trucizną dojadę. Biję za 8. Plus. Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I zrobimy tak. Elo. Obronię się, no i pięknie, no i dobra, i gość już obrywa po prostu, o, pięknie. Coś pięknego, dobrze, mamy jad.
10 punktów obrażeń. To jest w sumie fajne, chyba bym to wziął, chociaż strasznie dużo kart mam, ale... Właśnie to mnie trochę zastanawia, czy ja trochę nie za dużo kart nie biorę, na tego ślimaka na przykład. A weźmy, bo to jest za dobra karta, kuźwik. Lećmy tu. Wow, macka! Macki iglicy! Wow, ciebie to jeszcze nie widziałem, co ty robisz? Nie wiem, co ty robisz. O nie! Zarzucimy na ciebie terror! O ty, niedobra macko! Niedobra macko, rodem z Don't Starve'a. Mogę ją... Mogę tu potroić, ale średnio mnie to ten... W sumie to mogłem też użyć wcześniej. Rzućmy to, raz, dwa, trzy na przykład. Nie, no nie będę potrajał póki co. Okej, okay, cyk. Za mało drutki ma, żeby ją potroić. Okej, okay, i bije za 17, no to bije całkiem, całkiem, rzekłbym. Nie mam nic na dobór, okej, okay, bije za 17, to jest dużo. To jest dużo, weźmy 9 punktów bloku jak najbardziej, weźmy też to i po prostu go bijmy. Cyk. A czemu mnie zaraz, wait, czemu on mnie walnął, co się stało? Ej, ziomek, to mnie się nie podoba i to mocno mi się to nie podoba, dlaczego? Ej, why? Why, Leo, why? Dobra, zagramy tak. Jest git. Jest gicior. Gicior, gicior, będzie z tego niezły wycior. Zrobimy tak. No i koniec tury, elo, co zachowamy? Damage chyba zachowamy, te dwa. Okej, okay, obrywa ładnie. Ale jakoś... Co on robi z moim blokiem? Wait. Trochę nie wiem, co się dzieje z tym blokiem moim. Trochę nie ogarniam, no ale dobra. No ale dobra, powiedzmy, że jest okej. Okay. Powiedzmy, że gra mnie może nie oszukuje. Dobra, elo. Porobione. Esencja stali, dodaj kartę. Weźmy dwa do tego po prostu i tyle. Lecimy tak, znowu mamy tutaj paszczura. Siema paszczur! Siema! Zróbmy tak, zróbmy tak. Trochę zlamiłem chyba, no, ale to nic. Cokolwiek i tak wszystkie odrzucimy. A nie, kurde, miałem już ten. O, fuck me. Mogłem to zrobić inaczej. No dobrze. I zlamiłem troszkę, no ale nic. Dobra, ten pasz... Uff. Czemuż ty się taki potężny zrobiłeś, te? Paszczur. Ziomek, kuźwa. Ty nie świruj. Czemu się taki potężny zrobiłeś? What the fuck? No i teraz tak, mogę grać umiejętności się wzmocnić, z tym, że wtedy odrzucę dwie karty pewnie. To już jest dwa many. Weźmy go jadem, machnijmy. Weźmy tutaj, cyknijmy tak. Tak. No i tak, no. I raz odrzucę to, i drugi raz odrzucę to, no i po robocie. 16, zadychy dostanę. Ej, to ja nie mogę iść na elitę. Dlaczego oni nagle są tacy potężni? What the fuck? Nie podoba mi się to, naprawdę mi się to nie podoba. Katalizator, no potrójmy, bo tu już nie ma co kombinować za bardzo. Trzy zręczne, weźmy to i weźmy to. Jest okej. Chyba? Nie no, 9, to i tak oberwę. Oh fuck you. Coś źle zrobiłem, coś kurde poszło nie tak. Nie, coś poszło nie tak jak powinno. Zrobimy tak. Walniemy go jadem. No to mogę wcześniej rzucić. No, rzućmy tak. Dobra. Czy bym chciał coś zostawić? No bo nie, weźmy dwa razy blok, zostawmy na razie czego. Na razie tu. Okej.
Kuźwa, stakuje sobie siłę, cwaniaczek. Dobra, ja to myślę, że tak, że gościa trzeba skończyć, nie? No i skończony, dobra, elo. Jest dobrze. Jest dobrze. Giniesz! Ziomek, giniesz, bardzo dobrze. Ja pitole! Jak dużo mi damage'u zadał, fuck you, potraja, to jest też... No weźmy, to może nie będzie mi szkoda aż tak. 31 punktów mam zdrowia. Chcę iść na elitę czy nie? Może być koniec. Idźmy. Idźmy, zobaczymy. Ło, to jest głowa, ja nie pamiętam, ale on chyba dużo damage'u wbił po pewnym czasie. Czym jest ślimak? Ślamazarność. Za każdą kartę zagraną podczas tej tury Tank i Web otrzyma 10% więcej obrażeń od kart ataku. Aha. Od kart ataku. Nie, za każdą kartę zagraną podczas tej tury otrzyma 10. Czyli w sumie ile jak zagram full w ogóle, to on będzie dostawał więcej obrażeń, czyli jak najwięcej kart muszę grać na niego. Dobra, okej, luz. Cyk. Cyk. Czyli po prostu stakuje. Cieszy mnie to niezmiernie. No i coś pięknego i dostanę za dwa. W zasadzie nie dostanę, bo ten nie... Ten zapobiegnie. A i on odlicza, no tak, dobra. On w kilka tur, a potem się robi so fucking powerful. Dobrze, zróbmy tak, dwie karty zróbmy w ten sposób chyba. 14, tu 6 punktów bloku, tu 9. To jest dobre. Zróbmy tak po prostu, zróbmy 9. Powiedzmy. Kurde, trochę słabo, musiałbym ten, musiałbym dużo trutki dostać teraz. O, to jest dobre, to jest dobre, to jest dobre. I to na to mnie już nie stać, więc zagrajmy to. Gdzie jest katalizator, jak jest potrzebny? Come on. Trochę trutki i katalizator. Nie ma katalizatora, jest akrobatyka. Użyjmy akrobatyki. Są dwa katalizatory, ej, bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, zróbmy tak, oczywiście to zagrywamy. Jad, rzućmy tak, 17, potrójmy, 51, potrójmy. Jest, wow, dostałem aż achievement katalizator. No i mogę sobie coś zostawić, ale on chyba padnie, mam nadzieję przynajmniej. Tak jest, tak, 153 biło. Huuu, weszło. Podnosi maksymalną liczbę PZ to 10. Gruszka, wspaniale, łapacz snów. Kiedykolwiek odpoczywasz, możesz dodać kartę do swojej talii. Średnio mnie to jara, ale okej. Nie... To jest ciekawe, ale nie. Wolę plus 2. Okej, czym jest achievement ten, co dostałem? Katalizator. Nałóż co najmniej 99 punktów trucizny na jednego przeciwnika. Wow, dobra. Leciem z tym, co tutaj jest. O, zadziałało. Z każdym krokiem w głąb krętych korytarzy czujesz, że coraz bardziej gubisz drogę, a ściany zmieniają swoje położenie na twoich oczach. Te szepty z tyłu głowy również nie pomagają. No okej, mijając konstrukcję, którą na pewno widziałeś wcześniej, zdajesz sobie pytanie, czy nie popadasz w obłęd? Musisz coś zrobić do prędko, tak przecież mówią te szepty, a one nie kłamią, co nie? Mogę szaleństwo. Mogę klątwę. Tak szczerze, tyle tych maksymalnych dostałem, ale mogę też przywrócić sobie po prostu. Mogę wziąć. To raczej mnie jakoś mocno nie powinno zaboleć. Zrobimy tak. Ile mam healtha? 60. Ja nawet myślę, że możemy po prostu odpocząć. Jest 93 na 93. Trucizna. Weźmy to. Nie wiem, czy to dobrze. No i moi mili państwo, ślimak. Ślimak. Ślimak, wystaw rogi, kuźwa. Dobrze, co ty robiłeś? Nie pamiętam. Zadać 8 punktów obrażeń 3 razy. Pętla czasowa, kiedykolwiek zagrasz 12 kart, twoja tura się zakończy. A pożeracz zyska 2 punkty siły. Okej. Okay. Strasznie dużo damage'u zadaje.
Trudno, zada mi ten damage. Olać. Ale ja muszę użyć impuls i katalizator, uważam. Nie wiem, czy to do... Nie, no dobrze, 81 w pierwszej turze, bez jaj. Coś pięknego. Ej, no coś pięknego, czyżby udało się ślimaczka? Jeszcze nie wiem, ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, słuchajcie, zobaczymy. Of course trutka, on znowu zamierza zadać strasznie dużo damage'u. Co ja bym chciał z tym zrobić? Na pewno chcę użyć tego. Chociaż kuźwa, nie wiem, czy tak chciałem użyć, bo to... niewiele bloku mam. Mogę tak, mogę zyskać 9, 15 punktów bloku, on mnie bije 3 razy 8, to jest 24, walnie mnie za 9, ale mogę też to osrać i stakować mu truciznę. Pytanie, czy chcę? W sumie truciznę i tak mogę nastakować, więc weźmy tak, weźmy tak. I weźmy mu, rzućmy trutkę, elo. Jest ideolo 11, to jest idealnie po prostu wymierzone. Dobra. Za 27. Praca nóg, jest jad i jest praca nóg. Dobrze, 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 weźmy pracę nóg. O nie, coś się stało. A fuck! Skończyła się tura. Aaaa! No dobra, to jest problem. To jest problem. Mały. Dobra, ale to, no, ale to nie powinno być dużej tragedii. Dobra, tu mogę sobie trochę pograć teraz. 10 dobra, cyk, cyk, oczywiście cyk. No i rzut sztylecikiem. I niewiele braknie. A nie to, kurde, chciałem zostawić. Dobra, nie rozkojarzyłem. Ale dobra, ale powinno być ok, chyba że się leczy. Nie pamiętam, czy on się leczy. Leczy się! Fuck you! Dobra, już za bardzo, już byłem zbyt pewny siebie. Dobra. Zróbmy tak. Tak i wywalmy dziurawca. A w ogóle czemu ja tego nie wybiłem? I weźmy to wszystko po prostu i zakończmy turę i zostawmy sobie to off. Ja mam nadzieję, że ten jeden punkt obrażeń to nie tylko na jedną turę. A jednak tylko na jedną. Fuck me. Katalizator sobie zostawię. Ja pitole, ale jaki on damage bije. Ja nie mam czym się w ogóle tutaj jakoś obronić. Źle zrobiłem, trzeba było co innego zostawić. Jad jest ok, on nie nakłada 10 punktów truci. Nie, zrobimy tak. Rzuciłem otrutkę w następnej turze, ale ja cię kręcę. Za 29, ja pitole. Szok. Szkoda, bo fajnie, dużo trucizny miałem na łapie. Wow, boli. Ten ślimak boli, a teraz kuźwa nie mam trucizny. To mam kurna karty, no. Myślę, że trzeba potroić, że tu nie ma żadnego ale. To weźmiemy i wywalimy to po prostu, żeby więcej się nie trafiło. I tyle. I tyle.
Okej. Okay. 18 razy 3. Ja pitole. Okej, okay, powiedzmy, ale średnio to wygląda. No i teraz tak, jeżeli on się nie uleczy, no to jest okej. Okay. Gorzej jak się uleczy na przykład. No trutka jak trutka, no w sumie trutka to on już ma, więc zróbmy tak. Ej, dobra, jest. Ha! Oh, fuck you! Oh fuck you, myślałem, że to będzie takie na lajcie w ogóle. Dostałem achievement, pożeracz czasu. Oh, you fucking bitch. Pykło, dudum. Głęboki, pulsujący strach, przenikliwa. Co? Przenika chyba. Nieważne, całe pomieszczenie, czy to serce iglicy? Źródło wszelkiego zła, of course. Dobrze, kontynuuj. Szykujesz swoje ostrza, atakuj. O. Czyli poszło. Zadajesz 800 punktów obrażeń, serce skręca się i krwawi, ale ostatecznie wciąż bije. Czyżby twoje najpotężniejsze ataki okazały się niewystarczające? Zadajesz sobie pytanie, czy ja tu już byłem? Czujesz, że w sercu zadałeś... Że sercu zadałeś łącznie 805 punktów obrażeń, łącznie zadano... Przez wszystkich, którzy się z nim zmierzyli. Słyszysz, jak serce bije coraz głośniej, tracisz przytomność. No dobrze, śpi. Zwycięstwo. Dostałem achievement Szmaragd, pewnie za ukończenie cieniem, prawda? Tak, ukończę grę jako cień. Okej. Tryb wyniesienia odblokowany, wspaniale, achievement wyniesienie. Czyli Ascension zapewne. Nie wiem, czym to się tam ten... Nowe artefakty, leczka wudu, uśmiechnięta maska, ej, jakieś fajne. Klątwa to jest, zaczynasz walkę z... O! No i to jest fajne, to jest ciekawe takie dosyć. Usuwanie kartu handlarza kosztuje 50 punktów złota, zarąbiście. Masz dzień. Fajne rzeczy. Dobrze, tak czy inaczej, słuchajcie, udało się, ja pitole. Było ciężko, ale udało się posolić ślimaka. O, i te napisy końcowe. Dobrze, ale wiecie co, ja myślę, że nie będziemy tego oglądać, bo my nie kończymy wcale naszej tutaj. O. Czyli że co? Czyli że odblokowaliśmy jednym, a trzeba odblokować trzema, żeby coś tutaj się zadziało? Czyżby? Ej, zajarałem się jeszcze bardziej. Normalnie następnym razem robimy podejście czymś innym. Zobaczymy. Dziękuję pięknie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się czołem. Cześć. Mam nadzieję, że uda mi się następnym razem zjeść serce iglicy czymś innym niż cień. I będę miał wtedy dobry dzień. Elo. O Boże. Cześć.